Czy wiedziałeś, że w Polsce miała kiedyś powstać elektrownia atomowa? W 1982 roku na terenie zlikwidowanej wsi Kartoszyn rozpoczęto budowę 4 bloków energetycznych o łącznej mocy 1600 MW. Miał być to pierwszy krok do polskiego programu energetyki jądrowej. Jednak, jak dobrze wiesz, elektrowni nie ma do dziś dnia. Przyszedł 1986 rok i awaria w Czarnobylu. Podniosło to liczbę protestów mieszkańców i aktywistów. Powstało dźwięczne określenie Żarnobyl, będące mieszanką Czarnobyla i Żarnowca, czyli nazwy polskiej elektrowni. Niedługo potem zaprzestano budowy i tak niedokończone reaktory i inne budynki stoją do dziś dnia. Zejdźmy więc na ziemię i przekonajmy się, jak wyglądają opuszczone pozostałości po polskiej elektrowni atomowej Żarnowiec. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już na terenie. Tutaj za nami są teraz te budowle reaktorów, pozostałości, które zostały. Poruszajmy się, słuchajcie, lasem. Chodźmy powoli, tak żeby nas nie było, nie do końca, żeby nas było widać. Bloki reaktorów, pierwszego i drugiego, bo chyba tyle wybudowali, prawda? Czy, wiesz, do pewnego pozostałości, bo to... No tak, no bo to nawet nie można powiedzieć, że to były reaktory w jakiś sposób, bo z niewiele wybudowali, bardziej całą infrastrukturę dookoła niż samą elektrownię. Jakby nie było, zawsze mam jakiś sentyment, jak chodzę po takich miejscach, elektrowniach atomowych. Lubię te klimaty. Żarnobyl. Żarnobyl. Zobaczcie, tutaj widać właśnie te wszystkie zabudowania. To miały być właśnie reaktory. W ogóle fajnie było kiedyś tu zanurkować. Ale sądzisz, że to właśnie woda jest, która miała to chłodzić? Znaczy, czy wiesz co, za tym jest jezioro, co nie? Aha. O tam. I z tamtego właśnie jeziora mieli brać wodę do chłodzenia. Pod ciśnieniem miała chodzić. Ale nie dokończyli tej budowy i ta woda po prostu, jak przestali dbać o ten teren, sama się tu dostała. Zgadza się. Widzicie taki kolejny budynek. On nie jesteśmy pewni, czy on jest opuszczony, ale to miała być chyba sterówka tego całego Żarnowca. Tak, ale wiecie co, że... Obok są te jeszcze... Szatniowce, no. Szatniowce. Są tam dalej, za tymi krzakami, no i tam też pójdziemy. Widzieliśmy, jak jechaliśmy samochodem, że one były w gruzie. Ponieważ część firm prywatnych tutaj przejęło. Ale powiem wam, że to super wygląda. Niby puste, a właśnie takie klimaty naprawdę są fajne. A tu nie jest głęboko, wydaje mi się. Wiesz co, to trochę przypomina mi ten reaktor piąty w Czarnobylu. Tak właśnie na przestrzeni, tylko że on był wtedy dużo wyższy, więc to robiło większe wrażenie. Znaczy wiecie, tu technologia miała się różnić od tej czarnobylskiej, ale cały plan i cała ogólnie infrastruktura miała być podobna. To miało być lekko zmodernizowane w związku z tym, że miało powstać trochę później, no i ten rozwój był trochę większy jakby, ale w 86 po katastrofie no zaniechano wszelkich. Po czarnobylskiej katastrofie. Zgadza się. Nie też, że po 86, ale ogólnie wokół energetyki jądrowej w Polsce panuje jakaś straszna spirala strachu, że ludzie sami siebie nakręcają. No wiecie jak jest, że każdy chce mieć lotniska, elektrownię, wysypiska śmieci, tylko nie obok swojego domu. Nikt nie chce mieć koło swojego domu, dlatego referendum, które powstało w 86 po katastrofie w Czarnobylu. Nie, później, 88 bodaj. Czy nawet po 88? 80% mieszkańców była na nie, aby ta elektrownia powstała. Znaczy, rozumiem strach, tylko cała ta nagonka odnośnie referendum była nakręcana przez aktywistów, którzy byli przeciwko i puścili z taką smutną propagandę po prostu. A ludzie po prostu ich słuchali i stwierdzili, no rzeczywiście, a powiedzmy sobie szczerze, że jesteśmy otoczeni tak tymi elektrowniami atomowymi dookoła Polski, że gdyby coś się stało, to i tak byśmy to odczuli. A my mielibyśmy chociaż tani prąd. Ja to bym poszukał tego miejsca, gdzie miał stać de facto sam reaktor. Mhm. To by jakieś koło powinno być według mnie, co nie? Ale wiesz co, tam widziałem, fajnie można po tych prętach betonowych przejść. Tam, w prawo bardziej. Możemy się przejść po nich i może uda się po środku coś znaleźć. Dobrze, ale jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Zobaczcie, to wszystko tam dalej, to jest ten. Wiesz co, fajnie... Tam jest ogromne jezioro. No, i ale... I to miało być chłodzone właśnie wodą z tego jeziora. Ale druga sprawa, jak zrobić rzut z lotu ptaka. Mhm. Teraz stoimy jakby w pierwszym albo drugim reaktorze. Aha. Drugi albo pierwszy, ta tę stronę, a tu, gdzie jest to jezioro, miały być wybudowane dwa następne. Czyli no, raczej to, co tutaj jest teraz zalane. No,
wiesz, widać niby takie podstawy, takie jakby, wiesz, rustowanie dookoła, tylko nie ma tego całego betonu, który jest tutaj. Mhm. Tutaj te reaktory miały być chłodzone wodą i co jest ciekawe, że temperatura wody w tym jeziorze za nami miałaby się podnieść o około 10 stopni. I tak naprawdę mieliby tutaj takie termy. Zobacz, ta woda jest tak czysta i przejrzysta, że normalnie widać to, co jest na dnie. Takie błękitna laguna trochę. Prawda. Tak myślisz, ile to ma metrów? Nie dużo. 3, 2. Teraz tak naprawdę chodzimy po takich wąskich korytarzach się przesmykając. Zresztą o, jeszcze są uchwyty, czyli widać, że to były prefabrykaty. I co jeszcze ciekawe, że oni to wszystko, słuchajcie, wcześniej obok wybudowali zupełnie cementownię, żeby robić to wszystko, te prefabrykaty, żeby nie zwozić, tylko żeby to wszystko było na miejscu. Tylko tak się zastanawiam, bo no umówmy się, to jest w stanie, no, lekko mówiąc, dramatycznym. Jak w 2009 były plany wybudowania tej polskiej elektrowni jądrowej, jednym z pomysłów było, żeby dać ją tutaj. Sądzę, że nawet gdyby mieli ją dać tutaj, to by ją zrobili po prostu obok, bo to wyburzenie by im się nie płacało, no, a skorzystanie z tej infrastruktury, która jest teraz... No jest niewykonalne, to przecież od 30 lat to jest beton... Zobacz na te pręty, to wszystko jest porzewiałe, no. To jest porzewiałe, nawet nie chodzi o to, pognite, powyrywane, powycinane... Rozkradzione. Zobacz, po czym my chodzimy, tu kiedyś były pręty, już ktoś się dawno temu sprzedał. No, widać pięknie, jak są podcinane. No właśnie, pod nami. Ej, tu możemy wejść. Tu mamy jakieś takie małe pomieszczenia. Na dole sobie rosną paprotki, czyli natura jak zawsze już odbiera swoje. I zobaczycie, są te uchwyty. Czyli te wszystkie płyty były przywożone gotowe. O, tam chłopaków już słyszę z rogu. Halo. Weźmiesz? Wiesz co powiedział Łukasz, że od biedy możemy tędy przejść. A to najlepiej jakbyście tu podeszli, o. No, ja raczej od biedy bym nie próbował. A się zmoczycie, możecie wrócić i ja przeszedłem normalnie naokoło. No, tak zrobimy. A tam dalej coś jest? Nie wiem, nie byłem tam jeszcze. Dobra, to chodźcie, idziemy. No to możemy tutaj jeszcze obadać i dojdziemy do ciebie zaraz. Tam po drugiej stronie są takie same. A tutaj jest, ja nie wiem, o co chodzi. Tu chyba jakaś była zasuwa. To jest całe tutaj w uszczelce. A tu były takie dwa uchwyty. Do czego to mogło być? Nie mam bladego pojęcia. Jeżeli wy wiecie, to napiszcie w komentarzu. W ogóle po zamknięciu tego placu budowy, no bo tak to trzeba nazwać, słuchajcie, zaczął się tutaj ogromny szaber. I o, tam są też takie jeszcze drzwi, jak były wcześniej. Widzicie? Cyk. Zaczął się tutaj ogromny szaber. Cały złom, wszystko zostało wyszabrowane. I tak naprawdę zostało bardzo, bardzo niewiele, nawet na tych szatniowcach. Chociaż jest jeszcze taki jeden budynek w tamtą stronę, przy wjeździe tutaj. To był jakiś budynek testów, czy jakiś badawczy, coś takiego. Oni go dopiero w 2012 roku zamknęli. Podjedziemy do niego. Może się okaże, że jeszcze coś tam zostało, jakieś wyposażenie. Ale jak na razie zwiedzajmy Żarnowiec dalej. Ale znalazłem reaktor chociaż. Znalazłeś reaktor? No. Jest naprzeciwko, ale... No to złaźcie i widzimy się przy reaktorze. Tylko z buta nie dojdziemy do niego. Dlaczego? Jest dookoła wodą otoczony. No to pójdziemy tyle, ile się da. No to w tę stronę, jak pójdziemy tutaj naokoło, to będziemy jego górną krawędź widać. Dobra, to ty idziesz górą? Co? Idziesz górą? Przeskoczysz na drugą stronę? O, jak przeskoczysz na drugą stronę, to daje się stół. Dobra, a ja swoją pensję. Do końca życia. Oczywiście my sobie żartujemy, żeby nie było. Zawsze jakieś pozory bezpieczeństwa, śmieję się, zawsze jakieś bezpieczeństwo jest zachowane. Dobra, chodźmy zobaczyć ten reaktor. Z tego co pamiętam, część reaktora pierwszego, mogę zmienić kolejność, ale reaktor pierwszy i drugi, oczywiście niedokończone, ale te główne maszyny, jedna została sprzedana do Węgier, a druga bodajże do Finlandii, ale jeżeli się mylę, to nie ciśnijcie mnie w komentarzu. No, bo na Węgrzech też na przykład mają elektrownie atomowe i to właśnie te rosyjskie. Radzieckie jakby. Przepraszam, radzieckie, nie ciśnijcie mnie w komentarzu. Jesteśmy otoczeni przez elektrownie atomowe. W Niemczech, we Francji, na Czechach chyba też są, na pewno Węgry, no, Finlandia, tak jak cała Skandynawia. Znaczy nie chcemy być na jakichś lobbystów energetyki jądrowej, ale no, takie suche, zimne fakty. No, generalnie energetyka jądrowa jest, oczywiście jak wydarzy się katastrofa typu Fukushima albo
niesławnego Czernobyla, no to skutki są katastrofalne, są dużo bardziej medialne, ale ta energia jest po prostu czystsza, jest tańsza i dużo bardziej wydajna od przykładowo węglowej, od której jesteśmy uzależnieni. Chcemy iść naprzód i nadążać na tym, co jest w coraz większym jakby zużyciu energii, to musimy coś takiego inwestować. A Kuba chyba coś odkrył. W nowe technologie. Gdzie jest ten? Idealnie po środku, tu po skosie. No, to jest ten. W środku, tam. To jest ta betonowa ściana i on jest za tą betonową ścianą. Dobra, może jak tu pójdzie, widać tu od boku. No. Jak zobaczę tą górną część, to wam powiem. Tak, by the way, żeby to wszystko tutaj, tą logistykę wybudować, to jak to wyglądało, no teraz to już i tak zostały szczątki z tego. Szacuje się, że wydali na to 2 miliony dolarów. Dwa miliardy dolarów. To jest za tą stalową ścianą? Tak, bo to. Tu wszędzie była woda dookoła i za tą ścianą był ten reaktor, tylko miałem nadzieję, że będzie go widać z góry. Nie, według mnie to też jest jakby, że tam miał być reaktor. I co jest najciekawsze, zobacz, że w środku jest jedna ściana, druga ściana i w środku miał być rdzeńce, nie? Mhm. Czyli wygląda to tak, jakby to była coś w stylu osłony biologicznej. No. Tam plus, już nic nie ma, tam są porty. Plus otoczone wodą, żeby go chłodzić. No tak, teraz otoczone wodą. Możemy się wbić w ogóle i popłynąć tam. No, w sumie jest ciepło. Szkoda, że nie wzięliśmy sprzętu nurkowego. Albo spodenek na zmianę. Nurkować, no ale to daleko to nie jest. Chodźcie, pójdziemy do tamtego budynku teraz. Dajcie we trójkę tam podpłynie. Będzie zajebiście to wyglądać. No tak patrzę od środka, że jeżeli jest przejście tym kanałkiem, to możemy tutaj po tych drutach wejść i do środka się dostać. Konrad, patrz, kupił sobie nowe spodnie. Patrz, jak mu się napiły, wygląda jakby w lajkrach stał, co nie? Ale... I białe skarpetki. O nuce. No tak, ale jak mnie 2 miesiące cisnęliście, że mam dziurę na tyłku, to też było źle. Łukasz, jeżeli masz tylko chęć, to ta ściana jest twoja. Czuję presję. Nie, prawda jest taka, że jest to mega niebezpieczne, jest tutaj dużo wystających ostrych krawędzi, a i tak tam nie wejdziemy, bo trzeba tam przepłynąć. I pogadali. Chodźcie, jeszcze zobaczymy ten jeden kawałek tam. Chociaż pewnie będzie wyglądał tak samo jak to tutaj. Jak większość. I później pójdziemy do tych szatniowców i tam do tej stylówki. A powiem ci, że ja mam patrząc się na tę elewację, bo nie wiem czy wiesz, do środka wylewano beton, wygląda jak taka ścianka spinaczkowa, co? I teraz pomyślcie, że to lata 80. zakładając, że gdyby prace trwały do połowy lat 90. wszystkie reaktory byłyby w pełni operacyjne. Mhm. Już mamy problemy z energią. Lepiej jest palić węgiel, tak? Tak. Znaczy wiesz co, ja też nie mówię na przykład, że energia atomowa jest super, co nie? Raczej bym chciał poznać opinię naszych widzów, więc napiszcie w komentarzu, czy wy jesteście za, czy przeciw energii atomowej w Polsce. Pamiętajcie, że to by dużo ułatwiło, a tak już wcześniej wiele razy wspominaliśmy, że jesteśmy otoczeni tymi elektrowniami. I no tak jakby się nie daj Boże coś stało, to i tak odczujemy skutki. No tak jak wcześniej mówiliśmy, tak... Zdroworozsądkowo wydaje się, że elektrownia jądrowa jest dużo mniejsze bardziej... Mniejsze zło, no. Mniejsze zło, dokładnie. Ale wypowiedzcie się wy. No to co, słuchajcie, wybijamy tam do tych szatniowców, co no. Nie lecimy, na początku tam szatniowce mamy po prawej stronie bardziej. A po lewo jest ta stróżówka. No. Co to było? Centrum dowodzenia światem. Nie? Tylko wiecie, że to centrum dowodzenia światem może być w rękach prywatnych, bo to część to firmy przejęły, czyli to może być aktywne. No, pójdziemy, zobaczymy i powiem. Jeżeli wam bardzo dmucha teraz mikrofon, to przepraszam. Tam to wszystko to jest, normalnie to funkcjonuje, a połowa jest zburzona i jest cały plac budowy. Czyli co, mówisz, że nie ma sensu tam iść? Nie wejdziesz tam, tam są normalni robotnicy. No dobra, to teraz musimy się dostać do miejsca, ale nie mamy samochodu. Wracasz? The bomb has been planted.
Niestety, ale wejście do pozostałych budynków elektrowni okazało się niemożliwe. Pojechaliśmy więc do ośrodka pomiarów zewnętrznych zajmującego się badaniem klimatu, wpływu elektrowni jądrowej Żarnowiec na środowisko oraz symulowaniem skażeń. Budynku też nie oszczędził czas i pozostały gołe ściany. Tutaj kończy się nasza wspólna przygoda, więc jeżeli doceniasz naszą pracę, to zasubskrybuj nasz kanał oraz zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia na kolejnej wyprawie.